Kraśnik ma szansę stać się miejscem wypoczynku i rekreacji, do którego przyjeżdżać będą turyści z całej Lubelszczyzny? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam zapewne poczekać do czasu, aż w tym miejscu wyłoni się tafla budowanego właśnie zalewu. I dopóki nie stanie się on tak popularny jak inne zbiorniki w naszym regionie. Już dziś jednak możemy określić konkurencyjność miejsca pod względem przyrodniczym. Kraśnik bywa nazywany zielonym miastem, gdyż pierwsza rzecz, na jaką zwracają uwagę przyjezdni, to mnogość zieleni. Tu zaczyna się zachodnia część Roztocza, jedna z najpiękniejszych krain geograficznych Polski, a lokalne skarby przyrody chronione są w ramach Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. To właśnie urok malowniczej Doliny Rzeki Wyżnicy, cisza i spokój krajobrazów oraz już istniejąca baza sportowa sprawiają, że z roku na rok przyjeżdża coraz więcej turystów. Bardzo popularnym miejscem stał się od kilku lat basen Odkryty. Rośnie też ilość amatorów sportu rowerowego, którzy penetrują okoliczne lasy i wyznaczają coraz to nowe ścieżki rowerowe. Miasto od kilku lat koncentruje się na modernizacji istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz budowie nowych obiektów. 21 lipca 2005 roku podpisano umowę z wykonawcą największego obiektu rekreacyjnego w Kraśniku – Zalewu. Przetarg wygrało konsorcjum dwóch firm – z Kraśnika i Janowa Lubelskiego. W dniu, w którym podpisano umowę, ruszyły prace budowlane. Kraśnik będzie najnowszym z istniejących zalewów, a przez to najbardziej atrakcyjnym, bo co nowe jest warte zobaczenia. Poza tym baza przy innych zalewach była budowana lat temu kilkanaście. Tu powstanie baza od podstaw, to będzie nasz poważny atut. Jeśli spojrzy się na szereg stawików, stawów, które są wokół Kraśnika, na budowany zalew, można powiedzieć, tak, w Kraśniku jest po jeziorze Kraśnickie, może nie tak sławne jak inne, ale na pewno doceniane, między innymi przez wędkarzy. Takiego miejsca brakowało nam, a te walory przyrodnicze, które mamy, dopiero wtedy zostaną zobaczone przez ludzi z zewnątrz. Zasilany wodami rzeki Wyżnicy akwen ma mieć powierzchnię ponad 40 hektarów i pomieścić ponad 1 000 000 m³ wody. W najszerszym miejscu zbiornik będzie miał szerokość 570 metrów, a w najwęższym 280 metrów. Rolę ochrony wód przed zanieczyszczeniem ma spełnić specjalny zbiornik wstępny z biofiltrem. Obiekt ma pełnić rolę rekreacyjną, ale nie bez znaczenia jest też jego rola retencyjna. Zmagazynuje on część wód w okresie ich nadmiaru. Sądzę, że zalew to jest trafiona inwestycja i że masę osób będzie korzystać, a przy tym powstaną nowe miejsca pracy. Będzie rozwój turystyki, częściej ludzie będą przyjeżdżać. Po prostu będzie rozwój ogólny Kraśnika, to pomoże. Dużo ludzi będzie, to potrzebny będzie i sklep jakiś, i żywność, i obiady, i w ogóle będzie korzyść. A jeszcze dla ludzi, którzy na przykład lubią wędkować, popływać kajakiem. Zawsze w lecie, żeby było gdzie iść. No będę chodziła z koleżankami, z kolegami, z chłopakiem, na spacer z psem, popalać oczywiście, jak będzie plaża. No na pewno będzie fajnie, nie będę musiała gdzieś daleko jeździć, tylko będę miała na miejscu. Przede wszystkim całe zaplecze, a więc miejsca pracy, podatki odprowadzane do budżetu. Czyli same korzyści, uważam, że naprawdę, już nie mówiąc o ludności Kraśnika. Plany wybudowania zbiorników. Jednak wygląda na to, że dopiero teraz nabierają one prawdziwie realnych kształtów. Zarówno inicjatorzy tej inwestycji, jak i jej potencjalni adresaci są zgodni co do tego, że ma ona przynieść rozwój turystyki. Dzięki niej miasto ma szansę stać się ważnym ośrodkiem rozwoju sportów wodnych i rekreacji w tej części regionu. Zalew będzie również ostoją dla wędkarzy. Wędkarze, można powiedzieć, bardzo czekają na ten zbiornik wodny, z tego względu, że my jako PZW nie posiadamy na terenie powiatu kraśnickiego żadnej wody. Korzystamy z wód zbyt daleko odległych. Ja wędkuję już około 40 lat. Na ile czas mi pozwala, na tyle korzystam z tych swoich umiejętności. Biorę udział w zawodach, jeździmy po województwie lubelskim. Jeżeli będzie już udostępniony zbiornik, będzie zarybiane przez Okręg Lubelski, no i też dysponujemy pewnymi kwotami, którymi możemy dorybić jeszcze wodę. Planowana infrastruktura wokół zalewu to m.in. przystań jachtowa, plaże kąpielowe,
promenady spacerowe z tarasami widokowymi, boiska sportowe, specjalny pomost dla wędkarzy. Dodatkowo wszystkie obiekty, których otwarcia podejmą się potencjalni przedsiębiorcy, czyli pola namiotowe, drobne i większe usługi gastronomiczne i hotelarskie. Właśnie nowe miejsca pracy to jeden z priorytetów budowy zalewu w Kraśniku. Sam sygnał o wybudowaniu zalewu spowodował to, że wielu przedsiębiorców dopytuje o wolne tereny, o to, czy można tutaj budować hotele i tym podobne rzeczy. To zainteresowanie będzie coraz większe, bo stworzenie zalewu dopiero spowoduje to, że ceny gruntów tutaj będą bardzo atrakcyjne, skorzystają na tym mieszkańcy, ale przede wszystkim powstaną nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. Nikt nie pokusi się o to, aby stwierdzić, ile miejsc pracy powstanie, bo to będzie zależało od tego, ile osób przyjedzie, ale także od przedsiębiorczości nas wszystkich. Termin zakończenia budowy Kraśnickiego Zalewu przypada na jesień 2006 roku. Jeżeli uda się w miarę szybko stworzyć sprawną infrastrukturę wokół obiektu ze sklepikami, polami namiotowymi, punktami wypożyczenia sprzętu i drobnym handlem, które są podstawą szybkiego napływu turystów, z pewnością Kraśnik ma szansę stać się jednym z ciekawszych turystycznie miejsc w tej części regionu.